Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Gamer i przepraszam, że akurat muszę akurat film robić od nowa, także jeżeli Ty jesteś na nowym kanale, to jestem czerwony przycisk, który widzisz, mam paszku, zostaw po prostu tam na dole, żeby nie przeoczyć żadnego filmu. A teraz zapraszam Państwa do oglądania. Słuchajcie, musiałem tamten filmik wyrzucić, bo akurat pokazałem twarz, a obiecałem, że nie będę pokazywał twarzy, bo się wstydzę tego, co zrobiłem i muszę się tłumaczyć. Ale powiem wam, że mój kot się bawi bardzo świetnie, bo aktualnie ociera się o mnie i to jest w jakimś stopniu no, zabawne. Ale teraz tutaj go nie ma. Nie wiem, gdzie on jest. Przez tą parę tu tak średnio widzę. Ale mi się wydaje, że on gdzieś... O, tutaj jesteś. Chodź tu. Widzowie chcą cię zobaczyć, zasubskrybować. Aha, zasubskrybować, no. Ogólnie ten kot to jest ona, a nie jest on. A, nie po tyłku, kurde. Nie ociera się o tyłek, dobra. I powiem wam szczerze, że jest troszeczkę dziwnie, bo jestem tak naprawdę, przyjechałem do dziadków, bo jutro moja mama ma do pracy na rano. Ja nie jestem takim gościem, co wstaje z rana i po prostu wiecie, dzieje się coś stricte z tego względu, że po prostu o super, tutaj jest po prostu zajfajnie i po prostu no nie dałbym rady wstać, także musiałem tutaj przyjechać z moim bratem, który ogląda serial z moją babcią i wiecie, tak to jakoś się ciągnie. Ale powiem wam, że w tym oświetleniu, gdzie jestem, gdyby na przykład nie było tego oświetlenia, to nie byłoby mnie dobrze widać. Także powiem wam, że znaczy możecie sobie ocenić to światło, które jest, bo ogólnie to światło, które świeci na niebiesko, to jest ogólnie takie, wiecie, takie no, takie na niebiesko, ale sobie możecie ocenić. Czekajcie, nie, o, może coś w tym stylu, o, ocencie sobie teraz to światełko, bo jest, no takie nowe bym powiedział, bo to zostało przymocowane, a to ogólnie światło, gdzie jest gdzieś tutaj, to powiem wam, kocie, nie strasz mnie, ja tu teraz do widzów mówię, to jest bardziej takie trochę przestarzałe. Nie wiem, czy ona tak miga, czy po prostu jak ja przytykam kamerę, to jest po prostu jakieś dziwne, ale okej, okay, może być dziwne, według was, według mnie jest trochę normalne, ale tak trochę mi tam prześwituje. O, czekajcie, nie wiem, czemu teraz ogólnie troszeczkę słabiej widzę, bo jakby jestem na dworzu i ogólnie nie wiem czemu, ale podoba mi się to. Oprócz tego, że ktoś tam po prostu zapalił światło z domu dalekiego. Ale tak to ogólnie jest fajnie. Patrzcie, flaga Polski. Flaga Polski. No a tu są te kwiaty, które moja babcia posadziła i zaraz mogę wam coś pokazać. Kotek, idziesz? Markis, chodź. Markis. Chodź! No chodź! Patrzcie, co on robi. Młody! Chodź! A widzicie? Na przyknięcie palca się słucha. Chodź, pójdziemy oglądać te kwiatki mojej babci, tak? Co ty robisz? Znowu się będziesz o mnie ocierał? Dobra, stary, chodź. No chodź, idziemy. No tak, ja wiem, że ty się lubisz. On bardzo często potrafi się ze mną przytulać, nawet długo to czasem bywa. Poczekajcie, ktoś przyjechał? Chyba sąsiedzi, albo nie wiem kto. Dobra. Patrzcie. Znaczy, jeżeli chodzi o te kwiaty, to tam chyba raczej już nic nie zobaczycie. Fajne mają te oświetlenie. Jak będę chciał kiedyś, to po prostu wam te oświetlenie pokażę, bo
I ogólnie trawa strasznie jest mokra, także jakbym chciał sobie pograć w piłkę, to już bym tak naprawdę sobie w tą piłkę nie pograł, bo wystarczyłoby, że się po prostu rozbiegnę i to już by był po prostu koniec mojej zabawy w piłkę nożną, także także o, na takiej to by było zasadzie, nie? Powiem jeszcze wam to taką fajną ciekawostkę, że ten kot nadal nie potrafi się ode mnie odczepić. No patrzcie, no ile razy można się ocierać o człowieka, no. No, po prostu, dobra kocie, już, bo ona to jest kotka, no ona jest taka fajna, ona ci nie ugryzie, nic ci nie zrobi i ogólnie jest fajny, fajny kot z niego. O, i mruczy. Co ty robisz? Będziesz się teraz bawić? Ty, ale mi tak noga dziwnie podskoczyła teraz. Nie wiem czemu, ale noga mi dziwnie podskoczyła, także no, lubię spędzać dni z tym kotem, bo naprawdę robi on. O, patrzcie teraz na przykład, co ja zrobię. Taką fajną sztuczkę. Patrz, ugryziesz mnie? Ugryziesz czy mnie nie ugryziesz? Pa, mówię, na przykład zrobię coś takiego? Nie będzie atakować. Co się tak patrzysz? Wstawaj! Już! Wstajemy! Wstajemy! Chodź! Chodź, nauczę cię paru sztuczek. Chodź, nauczymy cię sztuczek, tak? Chodź! No chodź! Chodź, Markiz! Czekajcie, muszę spróbować tym. Chodź! No chodź! Dobrze. Udało się. No nie, proszę, tylko nie ten nie w ten sposób, nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Kocie, ja już ci tłumaczyłem, że ja czegoś takiego nie lubię. I nie wiem, czy w ogóle polubię takie coś, ale po prostu napiszcie w komentarzach, jak po prostu podoba wam się tak tradycja tego kota, jak mnie traktuje, bo on czasami jak mnie dobrze traktuje, to mnie źle traktuje. Ale nie, ogólnie kotka jest spoko. Piszcie w komentarzach, za ile byście chcieli ją. Nie, tak na serio. Ja jej nie sprzedaję, bo to jest mój ulubiony kot tak naprawdę i nie wiem czy. Ale nie wiem, co tam drze morda. Chyba sąsiedzi piją. A nie będę tam podchodził, bo jeszcze. Bo jeszcze wiecie co. Gdzie ona jest? Bo jej nie widzę. O, tu jest. Ale ty się szybko przemieszczasz, patrzcie. Przemieszczamy się szybko, tak? I mruczymy. Powiedz coś do kamery. Potrafimy mruczeć tylko. Mruczymy. No mruczymy. Ty, co ty chcesz robić? Bo nie błądzisz, a to kogoś nie błądzisz. Na palec szybko działa. A na mnie to nie wiem, bo ta ogólnie kotka to przylazła skądś. Taki kot, który przychodził, a teraz tu jest u nas codziennie, także mega fajna zajawka i no i w ogóle mega fajnie jest. No. Także jeżeli chodzi o ten wieczór, to spędzę go dzisiaj u babci. I zajebiste jest to oświetlenie, jak tak po prostu, nie wiem, ta lampa tak po prostu oświetla mi to wszystko, że normalnie bym mógł sobie mógł teraz trzymać taką i iść, ale nie, no zajebiście mi to oświetlenie. Powiem wam szczerze, że lubię takie oświetlenie i znaczy też planowałem sobie kupić jakieś tam oświetlenie do filmów, ale to by wyniósł koszt około 7-8 tysięcy złotych. Także nie opłaca mi się to, aczkolwiek bym musiał sobie zakupić aparat, nie? Także no, jutro wyruszam do Biedry i mam nadzieję, że
Nie, do biedry muszę sobie, po prostu chcę sobie kupić na kolejny tydzień maseczki filtrowane, ale po prostu nie wiem, czy to wypali, ale po prostu nie, tak z rana jak wstanę, zjem śniadanie i ogólnie coś jeszcze, nagram odcinek z rana, to po prostu pójdę do Biedronki, udam się i ogólnie będzie magic. No, także kotek nadal się nudzi. Patrzcie, co kotek robi. Kotek, co ty robisz? No co ty robisz? Nie siedź. Łap myszy. Bo właśnie koty od tego jesteście, żeby łapać myszy, co nie? Ś-ś-ś-ś. Musisz łapać myszy. Bo ja się myszy boję. I ogólnie wam powiem taką jeszcze ciekawostkę, że po prostu ja się po prostu panicznie boję myszy. Tak, panicznie się boję myszy i szczurów. Dokładnie. Szczurów i myszy i jakby to nie zwalnia mnie tego, że po prostu no nie wiem czemu, ale po się po prostu boję myszy, tak? I no. Dobrze, drodzy Państwo, jeżeli film Wam się spodobał, możecie zasubskrybować kanał. Albo nie, subskrybujcie kanał, bo po prostu od tego jesteście, żeby subskrybować. Taki sam czerwony przycisk kliknijcie tam na dole. Jeżeli chcecie oglądać tą panią. Poczekajcie, ustawię sobie tak kamerę. Jeżeli chcecie oglądać tą panią, to po prostu napiszcie mi w komentarzu, żebym nagrał coś, a nie, my to po prostu nagramy. No, także to tyle. I chyba zaraz pójdę na chatę, bo już trochę mżawi. Także widzimy się już w następnym odcinku, drodzy Państwo. Do zobaczenia.